Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry Borys. Dzień dobry, Remigiusz. Proszę Państwa, dzisiaj mamy partnera odcinka, jest nim firma Air Health, producent CBD i jest to firma, która wielką sympatią pała do pełnego procesu produkcyjnego CBD, czyli kontrolują tą produkcję od samego początku do samego, do samego końca. Pełna profeska i robią to nieźle, a my żeśmy przetestowali ich produkt dosyć dokładnie. Przetestowaliśmy, dokładnie, ale zanim opowiemy o testach? o testach, to powiemy, co to jest CBD i jak działa Ach, tak oraz jest. czym się różni od THC i dlaczego tam nie ma THC. CBD to jest kanabidol, czy taki organiczny związek chemiczny występujący w konopi i bardzo ważna rzecz, CBD nie wykazuje żadnych właściwości Odurzających nie jest substancją też uzależniającą, czyli, mm -hmm. żeby wszyscy dokładnie zrozumieli, CBD w przeciwieństwie do THC nie klepie. Tak, tak. I można to postrzegać jako wada, ale można A też to jako zaletę. Z... <grytanie> 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 Proszę Państwa, badania pokazują, że CBD bardzo pozytywnie wpływa na redukcję niepokoju, stanów zapalnych. Bólu czy napadów drgawkowych. Dużo dobrego może przynieść właśnie przy padaczce, migrenie, bezsenności czy chorobie Parkinsona. Przy czym CBD cały czas się bada i bada się to od tak naprawdę kilku, kilkunastu lat. Dopiero niedawno wprowadzono pierwszy lek i to w USA na bazie CBD. Warto. Zobaczyć taki film Kasi Gandor, wszystko co chcecie wiedzieć od CBD. Ona tam bardzo w taki naukowy sposób do tego podchodzi. Ja odsyłam Was do, do, do tego filmu jak najbardziej. Link macie oczywiście w opisie. My testowaliśmy sobie dość długo, mhm. bo to ja prawie dwa miesiące. Tak, tak, ja, ja też dosyć długo. żeśmy dostali kilka próbek tam yy, tego CBD I, i powiem szczerze, że przy takim pierwszym kontakcie nie podszedłem do tego zbyt, yy, zbyt serio. To znaczy, to jest taki produkt, który ja uważam, że jest ważny, konieczny i trzeba go badać. Natomiast w związku z tym, że nie, nie stwierdzono ze stuprocentową pewnością yy, jakby pełnej jakości jego działania, jest, jest, jest dużo przypuszczeń, jest dużo badań, które potwierdzają tę jakość, ale bardzo często można mieć takie podejrzenie, że to jest jakieś placebo, więc, więc być może nie, nie, nie podchodzi się do tego super poważnie. My dostaliśmy kilka próbek. Chyba dwie u mnie były takie, które miały tam oznaczenie 0,15. Takie ładne. To jest tak, 30. Tak. I. i, i... I jedna trzydziestka i testowałem ją w ten sposób, że, że w zasadzie tą pietaskę to nie potrzebuję do tego tak super serio. To znaczy brałem tam od czasu do czasu, od czasu do czasu o tym zapominałem, ale w pewnym momencie powiedziałem, dobra, nie, jeżeli, jeżeli, jeżeli chcą tutaj od nas, żebyśmy to przetestowali dokładnie, to wykonam swoją pracę, chociażby w tym zakresie i zacząłem super regularnie brać, ale dla odmiany tą trzydziestkę. I to, są, to, to jest taki rodzaj, to jest taki środek, który może pomagać w sytuacjach stresowych, który, który ułatwia rozwiązywanie problemów, ułatwia koncentrację i to, to nie są takie problemy, którym nie dotyczą na co dzień, ponieważ. nie ja jesteś i... zestresowany. Jakoś tak mało się stresuje, znaczy to jakby. Podejrzewam, że stresuję się mniej niż, niż, niż przeciętny człowiek, bo, bo no, no, taką mam naturę być może. Ale oczywiście od czasu do czasu się stresuję, chociaż takich sytuacji nie miałem za dużo. Natomiast ja mam jeden problem zdrowotny związany ze snem. C cierpię na bezdech, który jest potwornie upierdliwy, i, i bardzo często sprowadza się do tego, że ja nie mogę, nawet jak śpię 8 godzin, to nie jestem w stanie się wyspać, bo, bo, bo budzę się, jestem zmęczony i, i spocony. To jest cholernie nieprzyjemne. Natomiast zacząłem brać tą trzydziestkę. E... Okazało się, że śpi mi się dużo lepiej. I to jakby ta poprawa nastąpiła bardzo szybko. Do tego stopnia, że w związku z tym, że brałem tą próbkę dwa razy dziennie, to podzieliłem sobie spanie na, na, na dwie porcje. Jedna porcja jest taka, że i teraz już to robię regularnie, że kładę się dosyć późno i śpię 4 godziny. Wstaję rano o siódmej, żeby się przygotować na streama, którego zaczynam o 8. I drugą mam drzemkę po południu śpię 2 godziny. Więc w sumie śpię 6 godzin i czuję się bardzo dobrze i wreszcie się dobrze wysypiam. I to jest coś, co jest jakby. W moim przypadku niezaprzeczalne. To znaczy, zawsze miałem z tym problem, teraz nie mam. Czy, czy, czy problem rozwiązało CBD? Nie wiem. Tam może być wiele czynników. Może schudłem trochę, może, może jeszcze są jakieś inne dodatkowe czynniki. Natomiast niezaprzeczalnie od momentu, momentu jak zacząłem brać tą trzydziestkę, to zacząłem na przykład te poranne streamy. I dla mnie też w dzieciństwie nie było żadnym problemem wstawanie wcześniej rano. Zawsze wstawałem i byłem rześki i gotowy do działania. A przez ostatnie parę lat miałem z tym problem które starałeś się? No, A właśnie tak myślałem. Tak, tak. Jakby, y, oczywiście nie jestem taki rzeźki i sprawny jak, jak wtedy, kiedy byłem młody, ale zdecydowanie dużo łatwiej mi się wstaje, dużo szybciej jestem sprawny, nie mam takiego długiego okresu po przebudzeniu, że potrzebuję dojść do siebie. To on, jest, on jest dużo krótszy i to, to jest chyba efekt tego po prostu lepszego spania. Więc, więc jakby u, u mnie taki proces zaszedł. I y, jak mówię, warto myśleć, że przyczyniło się do tego CBD, i jest. Jakiś związek niewątpliwie, ale nie jest to absolutnym dowodem, ale niewątpliwie nie ustanę w, w, w dawkowaniu sobie tego środka, bo, bo mam taką, takie przekonanie, że to jednak się przyczyniło do mojego lepszego samopoczucia. Ja powiem Ci, że jak ja testowałem, to przede wszystkim urzekło mnie takie bardzo proekologiczne podejście do produktu. E, tu jest taka ankietka. Taka informacja, co... co gdzie ma być yy, wyrzucone i praktycznie wszystko idzie do recyklingu, więc jakby to bardzo szanuję. Yy, no, ale pomimo mojej wielkiej miłości do przemysłu konopnego, całego w ogóle nie odczułem żadnych efektów. Tak, no, Ale to bo, że też jesteś mniej zestresowany yy, niż ja. No też taka prawda, że ja się jakoś tam specy... Znaczy panuję nad stresem w jakiś sposób. Nie, nie, nie mam takiego czegoś, że czuję jakieś stany lękowe. Czy, czy jakiś niepokój. Nie mam takich odczuć praktycznie w ogóle. To się mhm. zdarza ekstremalnie, ekstremalnie rzadko. Więc ja po, po. Na początku mi się wydawało, że rzeczywiście na lepiej mi się śpi, mhm. ale po, duszy, po, po, po jakimś tam czasie stwierdziłem, że nie, że nie ma to wpływu, że to może to było placebo, może to było z czymś związanego, więc na mnie niestety CBD nie działa. No, no, to, no to. Przynajmniej nie zauważyłem żadnych efektów, ale to też ciężko siebie samego, tak wiesz, kontrolować. A, no na prawda, przykład, no mierzyłem prawda. sobie ciśnienie, sprawdzałem, czy bo ja mam wysokie ciśnienie, niestety. No nie, to też nie, nic nie. nie no działa. to, wiesz, musiałbym ci życzyć więcej stresów, żebyś miał okazję przetestować, ale to byłoby <noise> ale życzenie. Nie, prawda jest taka, bo zresztą ja napisałem do, do naszej agencji i mówię, tam dziewczyny, słuchajcie, jest problem. Bo jak my mamy to reklamować, jak CBD na mnie nie działa? Mhm. I one mówią: dobra, okej, okay, zapytamy tam w, w, w firmie w Air i, i odpowiedź była taka, nie na każdego musi działać. Nie tak, ma z tak, tym tak. jakby... To ja też bardzo szanuję takie podejście. Tak, tak, do... luźno do tego podeszli. W zasadzie to chyba było, kiedy ty zadałeś to pytanie i, i dostałeś odpowiedź, to był ten moment, kiedy uznałem, dobra, to ja to muszę przetestować, nie? Jeżeli oni tak uczciwie podchodzą do tego, to, to, to ja się też bardzo mocno przyłożę, żeby to, żeby to zrobić dobrze. I ja, wiesz, w ogóle też przyjrzałem się całemu temu procesowi produkcji, jakby to co, się, to, co się dzieje i to, co się tam produkuje. I ta plantacja oczywiście jest cudowna. I no, myślę sobie... Wyobraźnie muszę. Tak, przyznać. tak, porusza zdecydowanie. I pomyślałem sobie, że oni mają jakby cały produkt gotowy, i to nie tylko taki, który, bo, bo prędzej czy później musi musi dojść do legalizacji tych środków, bo to jest bardzo zdrowa roślina. I ja doceniam. Ale mówisz o, o THC teraz, tak? Tak, ja mówię także o THC, więc, więc jakby tam już, już fabryka funkcjonuje i w sensie fabryka ca, cały, ten, ten, cały ten proces produkcyjny określam mianem fabryki yy, więc to, to jest zacna firma, która może nam zaoferować produkt za parę lat, którego ba, bardzo, bardzo potrzebujemy, <gry> więc trzymam kciuki i będę się przykładał do tego, żeby się ro, ro, rozwijali yy, i jakby pomijając jeszcze te rzeczy, które związane są i, i z spożywaniem tych, tych środków i, i paleniem różnych innych środków no to jeszcze cała ta roślina też jest bardzo pożyteczna w wielu innych... Yy, tych dziedzinach życia i przemysłu. To jest. To jest ja wiele razy to powtarzam, że to jest boska roślina i że to, że my jej nie wykorzystujemy w należyty sposób, to jest, to jest herezja. Nie, więc – Więcej szacunku dla tak, konopi. – Tak, więcej szacunku do naturalnego produktu, który, który nam natura dostarcza w całej okazałości. – Tak, ja powiem, że to, to, co moja żona zauważyła, co ja nie, nie zwracałem na to uwagę, ale to, że oni każdą partię czyli Air Health, każdą partię poddają testowi i są to niezależne testy. w Escalabs w Kalifornii i to jest bardzo ciekawe, że Escalabs nie, czy daje im oczywiście wyniki, ale mhm. te wyniki są niezależne. Nie tak, są na stronie Escalabs do, do, po prostu do sprawdzenia, więc to też świadczy o tym, że nie boją się, jakby, że ten proces produkcyjny jest na najwyższym poziomie. Tak jest. No to co, przechodzimy do naszego głównego tematu? Przechodzimy. Dzisiaj, proszę państwa, będziemy rozmawiać o bardzo y, gorącym temacie, <gry> który trwa już prawie 3 miesiące od tak premier jest. konsol nowej generacji, a mianowicie o tym, co się dzieje, y, że nie ma tych konsol, w szczególności PlayStation 5 nie ma i y, z czego to wynika i na co to wpływa. Tak jest, proszę państwa. Myśmy już parę razy ten temat poruszali. Zresztą za każdym razem, kiedy w jakikolwiek sposób wspominam o PlayStation 5, to ludzie mnie. Znaczy, państwo, niektórzy z państwa nie wytrzymują nerwowo i mnie tutaj napastują, że, że ja dostałem za darmo, a wy musicie stać w kolejkach. Po raz kolejny bo że żeby sobie sam kupiłem, zapłaciłem. Mam jeszcze jeden egzemplarz, który co prawda dostałem, ale go nie używam. Leży w szafie na, na specjalną aż, zęb, aż, aż ta cena czy z tej konsoli wzrośnie do 10 tysięcy, to wystawisz na Lekro. Nie, 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 to znaczy to też niedobrze, że trzymam w szafie, ale, ale to i tak są konsole, które by nie trafiły do sprzedaży, a tą, ta, której używam, to normalnie zamówiłem w dniu premiery, kiedy tylko była dostępna i, to jeszcze no i dostałem przyszła jest normalnie. Tak? Proszę? Digital masz bez. Eee, napędu. Tak, tak, digital, bez, bez napędu. No więc, więc jakby odbyłem tę samą drogę co każdy. Więc proszę mnie tutaj nie szkalować. A nawet jeżeli Państwo uważacie, że, że wasza sytuacja jest zła, bo nie możecie konsoli dostać, to wyobraźcie sobie, że Japończycy to bardzo dosłownie wzięli do siebie informację, że o konsolę trzeba walczyć i zawalczyli. Tutaj dzisiaj będziemy dużo rozmawiali na ten temat, ale też akurat przed sekundką otworzyłem artykuł jest informacja, że tam, tam jest prawdziwa tragedia, bo w ogóle Japonia to jest ojczyzna PlayStation. Oni tam biedacy za bardzo nie mogą, nie mogą się do konsoli dostać, więc walczą ciężko. No ale to są, to są dalekie tematy. Będziemy raczej tutaj mówili o tym, co się dzieje bliżej, prawda? Czy walczą w takim sensie, że wpada 40 Japończyków do sklepu i się biją o to? Coś tak. tak jakby na Redditie napisano, że bardzo dosłownie Japończycy potraktowali informację, że o konsolę trzeba walczyć. <laughs> że to, że to, no. jest, to jest taka sytuacja. No. no właśnie, ale jeżeli zbierzemy sobie do kupy wszystkie te powody, bo możemy oczywiście zapytać, dlaczego tych konsol nie ma, co ma wpływ na to, że, tych, że nie można ich kupić, no to mamy kilka podstawowych powodów. Przede wszystkim jest bardzo duży popyt na konsole. Brak komponentów od AMD, brak szybkich pamięci DDR6, problemy logistyczne to już mówiliśmy ostatnio o tych kontenerach są bardzo duże koszty transportu. Jest też sporo problemów produkcyjnych, które raczej są w obszarze plotek były te plotki o. O uszkodzonych chipsetach, o partii mm -hmm. PlayStation z uszkodzonymi chipsetami. To samo, znaczy te same powody wpływają też na brak kart RTX serii 3000, plus tam jeszcze jest, są kryptowaluty. Ja w ogóle Was odsyłam do bardzo dobrego materiału Liptona, który zrobił będzie pewnie link w opisie który zrobił taki minutowy film o, ty, o tych powodach. Braków głównie kart, ale to się dotyczy też, też konsol. Czyli jeżeli weźmiemy sobie, że nie ma konsol nowej generacji, albo ich dostępność jest bardzo mała i szybko się kończy, do tego brak RTX-ów plus RX-ów z, z serii 6000, które też są, no, jest ta dostępność dość nikła, mhm. no to musimy przyznać, że gracze są dość e, czarne e, w. w piwnicy. Ale tak, tak, to jest, to, jest, to jest w ogóle taka ciekawa sytuacja. Po raz kolejny podkreśla to, że te informacje, które czerpiemy na przykład z komentarzy albo gdzieś z facebooków, tam gdzie ludzie się wypowiadają, one niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Znaczy z całą sympatią i z całym stosunkiem do wszystkich, którzy się wypowiadają na temat konsoli. komentując. Tak, bo to jest, to jest temat, który bardzo często się przewijał, kiedy żeśmy rozmawiali o konsolach nowej generacji. To był taki, że sporo osób zgłaszało się z taką, z taką informacją, że, a po co mi właściwie ta nowa konsola, że na starej konsoli wychodzą nadal te same gry, więc jaki to ma sens? Poczekam rok, poczekam dwa lata i kupię. I takich głosów było na tyle dużo, że ja miałem takie przekonanie, że faktycznie większość osób myśli w ten sposób i nie będzie żadnej tragedii. A tymczasem okazuje się, że ci, którzy tam oglądają na przykład po cichu albo słuchają po cichu. Spotify'u, to oni mają w nosie tego typu deklaracje i chcą te konsole kupić jak najszybciej. I oczywiście te wszystkie rzeczy, o których mówił Borys, związane z problemami sprzętowymi i te plotki na temat uszkodzenia chipsetu, które oczywiście PlayStation zaprzeczyło, znaczy Sony zaprzeczyło tym, tym plotkom i powiedział: Nie, nie, wszystko w porządku, dostarczymy, będziemy, będzie, ale nie ma. Wie, więc te, te wszystkie plotki oczywiście są zasadne, ale przede wszystkim jest to, że ludzie kupują masowo te konsole, jak tylko mają okazję. I oczywiście można za, to, za, za tą. Tą sytuację składać na karp pandemii. Natomiast ja mam takie przekonanie, że być może, gdyby tej pandemii nie było nadal, konsole by się sprzedawały niesamowicie. No bo graczy jest coraz więcej. I ale... ci, którzy się starzeją, to nie wypadają tak bardzo z obiegu jak kiedyś. Ale wiesz co, no, ta zmiana generacyjna jest to w ogóle duży impuls do wymiany sprzętu. Pojawiają się nowe technologie, nowe gry, które tutaj jeszcze sobie powiedzmy szczerze, czekamy na te gry, ale mówi się o tym, na przykład to jest taki moment, kiedy nachodzi cię myśl do tego, żeby upgrade'ować swój sprzęt, nawet jak nie chcesz mieć konsoli, nie chcesz kupić sobie konsoli, no to dobra, to Valhalla chodzi mi w 13 klatkach, no to najwyższa pora, a Cyberpunk w 10 to najwyższa pora, żeby kupić sobie nową kartę, no i jest z tym problem. Co więcej, przy okazji przedstawiania wyników finansowych AMD dyrektorka generalna Lisa Su przekazała, że Niedobory dostaw nowych konsol do gier, a też po części procesorów i kart graficznych, będą trwały do drugiej połowy 2021 roku. Tak. Później one się zluzują znaczy będzie trochę więcej tych rzeczy, ale nie będzie pełnej dostępności, czyli możemy przewidywać w jakimś stopniu, że oczywiście mniej więcej od czerwca będzie trochę lepiej z dostępnością. Tak. No ale do końca roku cały czas to ten popyt nie zostanie zaspokojony. Zaspokojony. To, 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 jest, oczywiście. to, jest, to jest. Oczywiście jest problem, I, i myślę, że jakby większość osób, które do tej pory nie kupiły konsoli, to, to na, ich najgorsze obawy były takie, że o kurde, co to będzie, jak nie kupię sobie na święta, nie, nie kupię sobie pod choinkę. Natomiast to w styczniu kupię. To tak. było moje myślenie. Tak. No to, to się pozmieniało, jakby I jest taka nadzieja, że, że. Wydaje mi się, że deklaracje pani, pani dyrektor AMD wynikają z tego, że w związku z tym, że będzie nadchodziło lato, to te problemy pandemiczne będą odrobinę mniejsze. Przynajmniej taką mamy nadzieję. No tak bo już szczepionkę roku. jest deklaracja chyba Komisji Unii Europejskiej, że oni tam do czerwca chcą 70% populacji Unii Europejskiej zaszczepić. Zobaczymy, jak to się oczywiście przełoży. Na razie przynajmniej u nas idzie to raczej. Średnio no, jak się no, nie no. jest aktorem. Tak, <grym> u, nas, u nas są problemy. Ja jeszcze, jeszcze mam, mam wielką ochotę pogadać o tych problemach ze, ze szczepionkami, bo one są znacznie rozleglejsze i zaczynają dotyczyć zupełnie innych dziedzin życia niż to, do czego żeśmy się przyzwyczaili, Bo na razie mamy tylko takie obawy, że, że państwo nie wyrabia ze szczepieniami, a potem się może okazać, że nikt w ogóle nie będzie nam dostarczał tych szczepionek, ale to jeszcze zobaczymy. I, i, i pogadamy sobie przy, przy, przy innej okazji. Natomiast wracając do tego tematu tutaj, więc jest, jest, jest nadzieja, że ta produkcja trochę ruszy na wakacje, że to będzie taki spokojniejszy okres, cieplejszy przede wszystkim. No ale, ale nigdy nic nie wiadomo, wiesz. To są, takie, to są takie przewidywania, które być może nie są oparte na, na, na analityce. To znaczy, wiemy, że dzisiaj mamy problemy i jest wielce prawdopodobne, że one zostaną zniwelowane w przyszłości, ale może wcale się okazać, że tak, że tak nie będzie i ta sprzedaż będzie bardzo powolna. Ja nie mogę sobie przypomnieć takiej sytuacji z, z poprzednich generacji. Bo, bo oczywiście masz rację, mówiąc o tym, że za każdym razem, kiedy pojawia się nowa konsola, to jest ten impuls do wymiany sprzętu, ja go odczuwam bardzo wyraźnie, jest on niezaprzeczalny, natomiast czy w przypadku konsol PlayStation 4 też były takie, takie sytuacje, żeby brakowało w sklepach, zwłaszcza przy premierze? Chyba nie. Nie. Pa nie pamiętam. Wiesz co, my chyba mieliśmy później tą premierę trochę. To było też na regiony rozrzucone i nie pamiętam już, no to było a, dawno temu, panie. A powiedz mi, a z, z, sprawdziliśmy sobie, ja też też teraz dopiero, mi przyszło to do głowy, sprawdziliśmy sobie ile w tych pierwszych miesiącach się sprzedało konsol poprzedniej generacji i aktualnej? Aktualnej to ja wiem, to a? PlayStation ponad 4 miliony, Xbox obydwie w sumie dwa, około 2,5 miliona sztuk, może trochę więcej. I to nal należy przypuszczać, że to jest po prostu yy, wyczerpały się zasoby magazynowe. To znaczy sprzedałoby się więcej, gdyby było więcej. Więcej no nie. No tak, ma. bo nie ma. No, to nie tylko polski problem. Oj, przepraszam. Czy, Borys, czy my się widzimy? Państwo my nas Spotify nie my widzą. My się bo... nie widzimy, bo jest wstrzymane. Ja chyba coś zrobiłem. O, już jestem. Dzień o, dobry. Jak ładnie ci dobry. Bo jakiś budzik mi się wyłączył jakiś jakiejś totalnie nieprzyzwoitej godzinie. E o czym tam żyliśmy? Aha, no właśnie, właśnie. E ale oczywiście, no, e e e e e z, e z tego co mm? czytałem, to te konsole lepiej się trochę sprzedają niż w, 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 w poprzedniej generacji. Ale ciężko to porównywać w ogóle. Tak, tak, bo nie ma, nie ma podstaw w związku z tymi ograniczeniami. Ale jak w ogóle wygląda? Bo, bo wiem, że brakuje także tych Xboxów nowych. SSKi chyba. Jest lepiej. SKT jest najlepiej dostępna ze wszystkich. No, zważywszy na to, że tych konsol Microsoftu sprzedało się o połowę mniej, to teoretycznie one powinny być dostępne, ale chyba też nie są. Nie, też są problemy z dostępnością, przynajmniej w Polsce. No to zastanawiam się, bo być może większość tego, e, e, większość zasobów to zostało przeznaczone na rynek amerykański, no bo tam się Xbox zawsze najlepiej sprzedawał. No tak, ale też jest druga sprawa, że na przykład e, Sony mogło sobie wcześniej zarezerwować jakby większej ilości komponentów, hmm. no i to jest taka kwestia, kto tam, kto pierwszy, ten lepszy. No tak czy inaczej, nie ma, chcielibyśmy, żeby było. Dokładnie, czy, ja się zastanawiam, czy urosną ceny konsol. O, Bo... są sprytne rozwiązania tutaj tych. Oto, tak, to Tak, Media ekspert Media wypuściło golasa PlayStation 5, 300 drożej mhm. niż cena, cena sugerowana. To było chyba w zeszłym tygodniu. Więc to już się dzieje i może być tak, że sklepy nie będą się schały Sony i powiedzą, okej, okay, wrzucacie nam teraz 100 sztuk. Mhm. No i my nie będziemy tego sprzedawać za 2-300, tylko my chcemy to sprzedać tam za 2-299, no, tylko za 3000 to wystawimy naprzód. Tak, tak. A, a są jeszcze inne pomysły. Co a co wiesz, mał... y, 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 historia jest taka, że jeżeli sklep tak zrobi, no to możliwe, że kolejnej tury dostawy nie dostanie. No i to jest... też to nie jest. Je, wiesz, jeżeli masz podpisaną umowę, hmm. jesteś oficjalną dystrybucją Sony, do, oficjalnym kanałem, to tam musisz się trzymać tych cen. To nie jest takie, ale prawo rynku też. No. Tak, tak, tak. Wiesz, Xcom chyba sprzedawał w ogóle nie, ma, nie mając y, y, gwarantowanej liczby konsol, no, jakie tak, będę tak. miał. Myśleli, że zgarną z rynku, że wiesz, pójdą, że powiedzą, o, przed sprzedaży sprzedaliśmy 10 tysięcy. To myśleli, że każdy klęknie przed nimi na kolana i powie, dobra, to my wam dajemy te konsolę, ale nie ma, więc no, no, <laughs> wiesz. No, tam... no to jest wiesz, problem. Co, to... To jest. To jest o, oczywiście te, te różnice w cenach zaczną się pojawiać prędzej czy później. To jest oczywiście, że, że trzeba też sobie zadać pytanie, do jakiego stopnia będzie Sony restrykcyjne i będzie faktycznie karało za tego typu nadużycia. Ale ludzie są chciwi w tych. W tych, w tych to, no ale to, 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 mamy to... też pewną formę wolnego rynku. No, Wiesz, sprzedajesz no, to, to... za tyle, ile, ile klient chce zapłacić. No, oczywiście, że, że tak. To w normalnych warunkach, jak sprzedajesz jabłka na przykład nie? i nie masz z dostawcą umówionej ceny tej takiej ostatecznej. Wiesz co, tu, wydaje mi się, że tutaj te firmy polskie obchodzą to na kilka sposobów. Po pierwsze, czasami faktycznie podnoszą ceny i koniec i liczą na to, że nic złego się nie wydarzy. Ale druga, druga rzecz, to jest taki, bardzo mi się podoba, to jest taki, znaczy nie, nie podoba mi się, ja to ironicznie mówię, to jest taki odwrócony efekt Fallouta 76, gdzie do Fallouta 76, gdzie go dodawano do podkładek, a tu jest odwrotna sytuacja: do konsoli PlayStation 5 dodaje się całą masę sprzętu, którego nie potrzebujesz. Czyli oprócz tego, że masz konsolę, to jeszcze musisz sobie przy tym telewizor kupić, bo jedyna opcja to jest w pakiecie. w pakiecie. I ten telewizor, i na tym, i wtedy możesz sobie spokojnie manewrować ceną, bo telewizor, który jest wart 2000, sprzedajesz na za 4 i, i wystawiasz pakiet za 6,5. No to oczywiście akurat te, akurat te pakiety były takie, że, czyli te z grami, z padami, czy właśnie z telewizorem i padami, były takie, że suma tych pierwszych cen sugerowanych mm -hmm. się zgadzała, no ale wszedłeś sobie na cenę i mogłeś sobie porównać te ceny i zobaczyć, że wcale ten telewizor tyle nie kosztuje wszędzie. Można go taniej kupić, czy, czy tak PADY jest, już, tak. czy, czy, no, czy znaczy, gry wiesz, przede wszystkim. Wspominam o tym dlatego, że to jest fantastyczny sposób, żeby pominąć trochę restrykcje Sony. Jeżeli Sony zakłada, że, że konsoli nie wolno sprzedawać drożej, ale można sprzedawać drożej na przykład telewizor. Barlow, tak. Więc, więc to jest jedno z rozwiązań i ono pewnie będzie gdzieś tam dosyć mocno forsowane, a jestem pewny, że, że trafią się ludzie, którzy tak bardzo chcą mieć konsole. Zresztą były takie ceny na Allegro i ludzie kupowali za bardzo duże kwoty. Więc ktoś sobie kupi razem z telewizorem. Telewizor odstawi do, do jakiegoś innego użycia albo odłoży gdzieś do garażu czy do piwnicy i będzie miał tę konsole. Więc to też jest jakiś pomysł na, na sprzedaż. Ja myślę, że w ogóle te sklepy to będą. Wyobraź sobie, że dostajesz 100 konsoli, i wiesz, że one się sprzedadzą. nie? Nawet jeżeli je wystawisz za 6 tysięcy, no to nie możesz tego zrobić, więc dorzucasz tam telewizor i sprzedajesz. I to fantastycznie wpływa w ogóle na całą sprzedaż. Ale no, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej do zrobienia i, i że to jest właśnie sposób na obejście polityki Sony i tej, tej takiej ustalonej ceny z góry. No właśnie, ale przejdźmy sobie do gier, bo myślę, że to jest ciekawe. Mnie zastanawia, czy ta cała sytuacja będzie miała jakikolwiek wpływ na premiery gier? Hmm. No, nie mamy za dużo tych gier na nową generację. Na PlayStation 5, ja nie wiem, czy, yy, czy co Horizon, jest? Horizon Forbidden West to, je, to przecież będzie na PS4? Hmm. Praw, prawdopodobnie tak. Wiesz, no to Jestem to jest... na stronie PlayStation hmm. i jest PS5, PS4. No to no, no. wydaje mi się, że to już jakiś tam znak jest. Raczej ten Clank nowy, no to to jest ekskluzyw na PS5. Tak, znaczy, to miała być taka to, gra, tak, która pokazuje tak, to... możliwości technologii. To samo Gran Turismo 7. Tutaj nie mamy daty ani w, w raczecie, ani w Gran Turismo. God of War Ragnarok, który wyjdzie w tym roku podobnież, mhm. ale też pewnie na PlayStation 4 też wyjdzie. Za dwa dni, czy, za, czy, na, czy, czy, po, czy jutro wychodzi Destruction All Stars. Gra, która nikogo tak naprawdę nie interesuje. No i jeszcze jest Returnal, który wychodzi pod koniec kwietnia. Nawet nie wiem, co to jest ten returnal. Ale odnośnie, odnośnie tych premier, to jest, to jest tak, że po pierwsze, to się trochę wpisuje w politykę Sony, która właściwie funkcjonuje już od, od wielu miesięcy i to jest taka polityka pod tytułem mamy bardzo dużo graczy na, na starej generacji konsol, nie będziemy ich teraz traktować po macoszemu, tylko jako rzetelnych, płacących klientów i wszystkie gry, które wyprodukujemy, skierujemy także do nich. Nie, nie, niezwykłą zaletą nowej generacji konsol jest taką... Jest ta Kompatybilność wsteczna. To znaczy, jakby. Cieszyliśmy się z jakości poprzedniej generacji konsol, bo takie, takie gry jak God of War czy Horizon fantastycznie tam wyglądały. Może nie zawsze chodziły idealnie, ale to były gry, które wyglądały bardzo dobrze i nadal będą wyglądały bardzo dobrze. Natomiast to, co dostajemy w nowej generacji, jeżeli komuś się udało kupić, no to dostanie dodatkowo lepszą jakość, wyższą rozdzielczość, więcej klatek na sekundę, ale to może być cały czas ta sama gra, ponieważ maszyny są na sie, do siebie na tyle podobne. Więc nie sądzę, żeby jakoś negatywnie to wpłynęło na, na, na daty premier. Oczywiście, Fajniej by było sprzedać więcej konsol, i wydaje mi się, że Sony też gdzieś tam, że biorą tam pod uwagę, że jeżeli przyzwyczają ludzi do. Do, do tego, że, że stara generacja wystarczy, to może ludzie zapomną o tym, że, że warto kupić PS5. Bo wiesz, wyobrażasz sobie, że czekasz rok, grasz w te wszystkie gry i nagle stwierdzasz, a może mi właściwie nie jest potrzebna ta PS5, bo przecież doskonale to wszystko działa i, i jej nie kupisz. To rozciągnięcie tej sprzedaży w czasie raczej wpłynie negatywnie na ilość sprzedanych sztuk, tak mi się wydaje. Więc to, to, to może być problem do, do pewnego stopnia. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję gier, nie sądzę, by to w jakikolwiek sposób wpłynęło na nie. Znaczy, wiesz Czyli, co, produkcja to okej, okay, ale mówię o datach premier. No bo może być gra, która. Mamy teraz przykład Bonda. Okay. Raczej to nie, mówię o filmie, a nie o grze. No hmm. ale rok jest opóźniona premiera gotowego filmu. Ponad. Aha. Tak, tak, tak. tak. No, no mi... Może jakby... być tak, że, wiesz, ok, Sony. Hmm. Może się bać tego, że te wyniki będą bardzo słabe. A w momencie, kiedy będzie c, pełna dostępność. Na przykład po co mają wypuszczać gran Turismo, kiedy jest 5 milionów, jak oni wiedzą, konsol, jak oni wiedzą, że za 4-5 miesięcy wypuszczą. Zaleją rynek tymi konsolami, to może tak, wtedy tak, trzeba tak. to wydać, wiesz? To... Y y Okej, okay. to, to, to masz rację. To porównanie do kina jest. Y on, ono ma swoje wady i pewnie do, doskonale sobie zdajesz z nich sprawę. Natomiast y jeżeli, jeżeli gra ma być ekskluzywem na nową generację, no to faktycznie myślę, że tutaj dużo będzie y myślenia w, w ramach przesunięć tych, tych premier. Y ekskluzywami, bo wspomnieliśmy o tym, że ten Ratchet i Clank to jest, to jest dosyć wiadoma sprawa. Gran Turismo też jest ekskluzywem na nową generację? Mm -hmm. No to tak, to, to, to zgadzam się, że, że rozsądnie byłoby ze strony Sony przesunąć te premiery, bo no nie ja ma sensu. Miał, się ja miałem takie no. wrażenie na tych konferencjach Sony, że raczej to jest prawie gotowa gra, a ona tak, nie ma daty tak, premiery tak. w ogóle, Też tak, był tak. gameplay pokazywany, grali na żywo, niby tam się wszystko miało zgadzać. I i nagle to zostało, no nie, nie została ogłoszona oficjalnie data premiery. Gran Turismo 7 to samo. No, był pokazywany gameplay. Mhm. Że nawet nie mówię o tym, że Sony tak mocno cisnęło, że oni teraz to pokażą, jak będzie wyglądała ta nowa generacja. Okazuje się, że największe ich tytuły, czyli Horizon Forbidden West, God of War, to są rzeczy multiplatformowe. Tak, tak, tak. tak. Znaczy, nie oni uważam, zresztą... że to jest źle do, ostatecznie, nie? Jakby. Spoko. Nie, nie. W takiej sytuacji to nawet lepiej. No, no, mówisz le lepiej, jeżeli chodzi o przesunięcie tych, tych ekskluzywnych tytułów, tak? Nie, nie, mówię, że lepiej, że są multiplatformowe, bo A, tak, po tak. prostu, no jak i tak, ludzie nie mają możliwości kupna konsoli albo przez ten, powiedzmy, przez ten pierwszy rok ta dostępność będzie ograniczona. Mhm. No to wydawanie, wiesz, wydawanie gier. Na konsole, której nie można kupić, może powodować pewne frustracje. W tak, szczególności tak, tak, takich to, to, mocnych tytułów. To, to, to prawda, ja się zgadzam. To jest. To właściwie to jest dosyć ciekawy zbieg okoliczności, że w momencie, w którym są tak duże problemy z produkcją, związane właśnie z pandemią, nagle pojawia się kolejna generacja konsol, która. Ma to, co już dawno powinno się wydarzyć, czyli kompatybilność. Że to, że teraz, że, że, wiesz, no, różnica między PS3 a PS4 była gigantyczna, jeżeli chodzi w ogóle o, o, o tworzenie gier. I że, że ktoś wpadł na świetny pomysł i zrobił nową generację, która jest na tyle podobna do starej, że ta kompatybilność jest dosyć łatwa do osiągnięcia, to był w ogóle strzał w dziesiątkę i to naprawdę uniknęli kuli w kolano, że, że wiesz, że, 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 że tak, że, że poszli za tym ciosem, bo gdyby się okazało, że konsola PS5 jest totalnie innym sprzętem, nie? że między różnica między PS5 a PS4 jest taka, jak była między PS4 a PS3, no to Sony byłoby w bardzo ciężkiej sytuacji. Zresztą Microsoft też, chociaż Microsoft na tą kompatybilność wsteczną to już stawiał znacznie wcześniej, to, może, to, było, to było do przewidzenia, no. że oni pójdą w tę stronę. No tak, Więc, ale... wiesz, to, to, co, to, co ratuje tę sytuację, jeszcze, jeszcze dokończę, mm -hmm. to, co ratuje tę sytuację z Sony, to to, że wreszcie zaczęli myśleć o tych, o tych generacjach, jako o sprzętach, które mają prawo być do siebie podobne i, i, i nie zrywają tak bardzo z przeszłością. To, to, to był dobry ruch i on był potrzebny od dawna, a przy okazji przydarzył się w takim momencie, który zapobiegł chyba trochę katastrofie. Jeżeli wspomniałeś Microsoft, to może porozmawiajmy o tej tragedii, która się nazywa um, zapowiedziane gry Microsoftu na nową generację, bo tutaj okay. to jest jeszcze gorzej. No nie ma, po prostu, no jest Hellblade 2 bez daty mm -hmm. premiery. Tak. A Dusk Fo Falls 2021 jakiś, to tak bardziej indyk. Psychonauts mm -hmm. 2 2021 też bez konkretnej daty premiery. No to też jest trochę indyk. Mm -hmm. Ten projekt Mara bez żadnej, bez żadnej jest daty, Perfect Dark to samo, Forza to samo, Fable to samo, ten Everwild, ta Zelda od RAR powiedzmy, mm -hmm. nic nie wiadomo, ten Evolved, Avowed, od, od... <laughs> od Obsidiana, tak, nic nie wi wiadomo, że może zaczęli produkcję. Age of mm -hmm. Empire 4? No, tak? Dobrze mówię, że te jest... cztery, okay. które pokazywali, to jeszcze nie, nie ma premiery? Dobrze mówię, czy ja się tak, zagalopowałem, że tak, tak, to tak, już tak, jest Tak, tak, tak. Absolutnie czwórka nie ma premiery. Mówi się, mówi się o tych edycjach takich um, ulepszonych, a gameplay, remasterach. A gameplay był w 2019. Tak, tak. To prawda. Tam jest... Tam... Jezu, mi się naprawdę wydaje, że ta gra już jest, ale widzę, że chyba nie ma. Nie, nie, nie. Nie, nie ma, nie ma, nie ma, jej, nie ma jej. Data premiery 2021. No i, i tam nie ma nic. Znaczy, ten, to rzeczywiście Microsoft trochę zapowiadał, mm. że dwa najbliższe lata to raczej nie będzie y, etap żniw. To raczej prawda? to jest praca nad budowaniem czegoś, y, czegoś nowego i y, y, już zostawmy tego biednego Microsofta, jeszcze sobie do niego wrócimy. E... A, propos, a propos żniw, to ostatnio chcieli zrobić żniwa na Game Passie, ale nie przeszło. Ja mi się wydaje, że to w ogóle był akcja marketingowa. Ja jest tak, zagupie, żeby to jest ogromne korpo, nie? Jakby... Zagłupię, no, żeby było to... prawdziwe, nie? Tak. Bo, bo oni postraszyli chyba, że ta cena, za, ja wiesz, tak śledziłem trochę bokiem, tą, znaczy tak z, tak z boku tą sytuację, nie przyglądałem się tak super uważnie. Oni zdaje się zaproponowali w tym pierwotnym scenariuszu podwojenie kosztu, nie? Tam za była duża No, za, za, za golda. golda. A, a dzień później mówią, o, Microsoft ludzki, pan, teraz wam damy taniej. I jeszcze dołożymy parę darmowych. I wszyscy i piszą Microsoft, boże, jaka to dobra firma. No. Nie no, ze śmierdzi mi ściemą po prostu na kilometr z, tą, z, tą, z tym, wiesz, zmianą A to może planów. Te... Może tak, ale, ale, yy, ale trzeba przyznać, że bardzo to przeprowadzili sprawnie. Jeżeli no, to faktycznie był plan, ewidentnie. to tak, to, to, to zadziałało i, i w ogóle Phil Spencer wszedł na bohatera, bo, bo też takie czytałem artykuły, że po pre, po, poprzedni ludzie od Xboxa to nie wiedzieli, co się w ogóle dzieje, a ten Phil Spencer od razu zareagował. Taki bohater z niego prawdziwy. Bohater, prawie. na jakiego zasługujemy Phil Spencer. Nareszcie, no no. panie. Słuchajcie, w ogóle jeżeli chodzi o PlayStation 5 i Xbox Series X czy tam Series S, no to my mamy kilka gier tak naprawdę zapowiedzianych, takich większych. Oczywiście Resident Evil będzie, ale to jest multiplatforma. Eh, Hood to też jest multiplatforma. Deathloop, ale to będzie PS5 i PC. PC, tak. I Be Back 4 Blood. No Back to takie Le Le Left for yeah. Dead 3 trochę. No to um. zobaczymy, bo to, bo to nie wiadomo. No, no i tu, tu mamy jakieś hmm. konkretne, konkretne daty, ale jeszcze mamy Far Cry 6. Miał być w lutym, nie wiadomo, nie ma w ogóle żadnej daty i Dying Light dwójka, nad, nad którym naprawdę no, tam dzieje się w Techlandzie dużo i dużo jest takich plotek nie za najlepszych, mm. więc no, też nie wiadomo kiedy to, kiedy to będzie. Ja w ogóle mam takie, mam kilka przemyśleń związanych z tym. Po pierwsze, oczywiście wiadomo, że, że Microsoft nie będzie wydawał wielkich hitów tak szybko, bo, bo zanim, zanim te wszystkie transakcje, które zawarli, zaczną funkcjonować na ich korzyść, czyli to głównie transakcja z btz to trochę czasu musi minąć, ale jak już wejdą z tymi nowymi tytułami, to na pewno będzie się coś działo. Te wszystkie pozostałe rzeczy, które tutaj są projektowane i, i, i mają szansę być wielkimi tytułami, no to są duże produkcje i podejrzewam, że wpływ na, 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 na tempo tych produkcji ma także Samkowi. Tym się mówi już odrobinę mniej, bo te, bo te studia przystosowały się trochę do tej sytuacji. Jest dużo pracy zdalnej. dalej no, też po drugie, ale... pamiętaj o tym, że jak zaczynał się COVID, to wszystkie studia, jak mm -hmm. jeden mąż. Ogłoszenia dawały o tym i gwarantowały, że nic w produkcji dla nich się nie zmienia. Wszyscy pracują w domu, a okazało się, no wiesz, te co są na giełdzie, no to wiadomo, że musiały to pompować, żeby tam czasem nie było spadków, no ale okazało się, że nie zawsze, nie dla każdego, to jest taka prosta sytuacja. Tak, tak, to prawda. A, a druga rzecz, nad jaką myślałem, to taka, że w związku z tym, że te premiery faktycznie są przesunięte trochę rok, czasami o dwa lata. Podejrzewam, że w przypadku Microsoftu to nawet do 2024 trzeba będzie czekać na jakieś super porządne tytuły. To wydaje mi się, że to jest taki te, te najbliższe 2 trzy lata to będzie taki fajny okres dla gier usług. W sensie takim nie świeżo i nowo wydawanych, ale takich, nad którymi się pracuje od wielu lat i one są stale ulepszane. Ostatnio mieliśmy do czynienia z ogromnym sukcesem i takim powrotem do gry. Rast mówi, mówi się o tym, że Twitch się bardzo mocno do tego przyczynił i opłacanie streamerzy, co oczywiście pewnie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Natomiast trzeba brać co pod uwagę, znaczy? że gdyby co, zaraz co to, co za oskarżenie? Co znaczy opłacanie nie, 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 streamerzy? W sensie takim opłacanie, ale legalnie, w sensie takiej współpracy jakiejś i po, pokazywania gry. Legalnie. E, więc tak, tak, akcji promocyjnych. No. Ale, ale trzeba brać pod uwagę, że gdyby ta gra nie była rozwijana przez wiele lat, ulepszana i dzisiaj stanowi całkiem zacną okazję do dobrej zabawy, no to gracze by się nią nie zainteresowali. I to jest taki dowód na to, że, że gra usługa to jest, to jest coś takiego, co, co może nas zupełnie spokojnie omijać. Możemy, możemy z tej gry sobie w ogóle nie zdawać sprawy, że ona istnieje. A potem po 3-4 latach do niej wrócić, ona już jest kompletna, świetnie zrobiona i zapewnia nam roz, rozrywkę na, na kilkaset godzin. Nie? I, to jest, I to w przypadku Rasta zdecydowanie obowiązuje, mimo że fanem nie jestem. Nie, wspominałem o tym, że bawię się ostatnio w Path of Exile i też trafiłem do tej gry w zasadzie na takim końcówce pierwszego etapu, bo w, w, w kolejna, kolejny, kolejny dodatek to już będzie określony numerem 2.0 i tam będzie bardzo dużo zmian, więc ten pierwszy etap już jest jakby zamknięty i ukończony i tak jest, tam jest tak dużo rzeczy do robienia, że ja się przez najbliższy rok raczej w tej grze nie będę nudził i mam co robić i wydaje mi się, że więcej takich produkcji może wypłynąć gdzieś, gdzieś gry, które funkcjonują od wielu lat, mają swoje community i nagle się rozrastają, nagle wzbudzają zainteresowanie. W, wydaje mi się, że to jest taki naturalny proces, że gra Czasami czują, że ten, że ten okres jest trochę ogórkowy i, i zaczynają się odnajdywać w innych grach, i wydaje mi się, że to też wpłynie na to, w jaki sposób gry są produkowane. To znaczy, te, które są od, od początku planowane jako gry z otwartymi światami, duże, to będzie nawet po premierze warto nad nimi pracować. Ten model ma taki Genshin Impact, ma taki model ciągłej pracy ulepszania gry dla pojedynczego gracza. Cyberpunk też w zasadzie jest na takim etapie, no bo oni akurat radzi nie mają wyjścia, oni muszą tę grę ulepszać, więc zakładam, że z czasem też się tam będzie trochę kontentu pojawiało i to I może być nie, też w, taki W złej świat. formie używasz słowa naprawiać. Jak to? Zamiast ulepszać, powinieneś mieć naprawiać. Aha, to źle, źle, przepraszam. <laughs> źle użyłem słowa Ale to, to przyjmijmy, że część rzeczy trzeba naprawić. Część rzeczy należy, należy ulepszyć i to też może być okazja, okazja do tego, żeby trochę odzyskać sympatię graczy dla Redów. Wie, więc, więc tego typu gry mogą być, mogą się stać niezwykle popularne. I w ogóle wydaje mi się, że ten trend jest teraz taki bardzo istotne i warto na niego zwracać uwagę, że, że, że te właśnie ulepszenie, usprawnianie i ciągłe prace nad grami, które już zostały wydane, to jest jakiś kierunek i, 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 i że, warto, że warto w tę stronę iść. I teraz, teraz ostatnio pojawił się nowy film przedstawiający nadchodzący dodatek do gry Elder Scrolls Online. The Elder Scrolls Online. Ten i, I wygląda super interesująco. Ja od razu sobie też ściągnąłem, bo to jest gra, w którą gram pasjami od czasu do czasu odchodzę, bo mnie nudzi, ale to jest świat który jest fenomenalnie rozwijany przez wiele, wiele lat i, 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 i rozrywka na bardzo, bardzo długie godziny, tam dużo zmian się szykuje. A, a propos, o jeszcze jednej rzeczy chciałem pogadać z tobą i tak, kiedy żeśmy o Microsoftcie rozmawiali, to mi to umknęło. Miałeś okazję popróbować Medium? Od Jak ci się podoba? Średnio. Oho. Średnio? No Nadal... znaczy, wiesz co, bo po pierwsze ta gra ma jest super archa archaiczna w gameplayu. Tak, tak. tak to tak. jest pierwsza rzecz. Po drugie, animacje postaci strasznie się kłócą z tym, jak wyglądają lokacje. No, w ogóle postać wygląda tak raczej średnio. Mhm. I no ja tam sobie godzinkę pograłem całą. No ta gra i tak jest krótka, no ale Aha. tak no źle mi się gra, znaczy wiesz, tam jest tak, że ja jestem pół metra od drzwi, pojawia mi się ten przycisk otwierania drzwi, to ta postać jakoś tak kosmicznie się rusza, otwiera i ja czuję taki dysonans bardzo, no, no to jest jednak, wiesz, no gameplay sprzed 20 lat. To się, jest, to jest coś, ja, bo trochę, trochę nagrywałem tę grę i ja też gram na streamie, to mówiłem, właśnie wspominałem o tej naszej rozmowie, bo... Już, już kawał czasu temu kiedy właściwie tą grę ogłoszono to Borys wspominałeś, że, że ona prace nad nią już ze 20 lat temu trwały, prawda? No tak, ale to jest to jest jakiś hołd dla tej boże wypadła mi ta gra Resident Silent Hill? Silent Hill, no. Silent Hill. No, i to, to jest coś, co, 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 co da się zauważyć. To sterowanie jest strasznie, strasznie drewniane. I, tam... I te animacje postaci, to jest. Ja nie mogę tego znieść, naprawdę. To, to okay, ciężko okay, mi się okay. No i ja muszę powiedzieć, że mi się podoba, bo tam jest ten powrót do PRL-u, jest taki, bije po oczach, straszliwie się zatrzymuje przy każdym lokacje przedmiocie. Lokacje są fantastyczne. Tak, tak. Lokacje to wyglądają świetnie. Ta optymalizacja jest też średnia, ale tak, no nie, wygląda tak, to, tak. wygląda to bosko. No. No, no, ma, ma gra niewątpliwie swoje zalety, i wydaje mi się, że dla Polaków to jest absolutnie coś cudownego, ale Polacy też narzekają, że nie ma polskiego dubbingu. Ja rozumiem, czemu go nie ma, ale, ale też myślę sobie, kurde, faktycznie, skoro w grze pokazana jest jakby ta polskość w tej grze, ta perelowska polskość jest tak niezwykle ważna, to trochę brakuje tam języka polskiego, ale mówię to bez pretensji, rozumiem, rozumiem uzasadnienie. wiesz co, sens robienia um, polskiej wersji, to ktoś musiałby mocno uwierzyć, że to zwróci chociaż ten dubbing. To tak, nie sądzę, żeby to tak, zwróciło uwagę. Tak tak tak, 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 zgadza się. Ale muszę powiedzieć, więc tak, tam jest, tam jest faktycznie ten problem sterowania, i, i nie ma żadnego algorytmu, który by pozwalał, ułatwiałby postaci wyszukiwanie ścieżek, bo tam w zasadzie jest niewiele kierunków, w które możesz pójść, a ta postać potrafi podejść do ściany i wiesz, tak, tak się robić kroki w tą ścianę. Nie, nie ma tam nie ma, nie ma żadnych ułatwiaczy. Ja powiem ci próbowałem kiedyś grać z moją żoną na konsoli i graliśmy w Way Out. Mm -hmm. I na samym początku i ona weszła w ścianę i ta postać szła jakby cały czas w no, no, no. miejscu przy ścianie i ona mówi nie, to jest tak głupie, że nie mogę i powie to jest tak. Że gry ale, są głupie. No wiesz, no, to trudno się dziwić, nie? że, że no nikt ja, nie wpadł ja się na to. Nie dziwię, no. Nikt to nie to wpadł by... na to, żeby animację wyłączyć, jak postać podejdzie do ściany. No mi wstyd za tą branżę przez chwilę, no. <noise> Żeśmy się nauczyli tolerować takie rzeczy. Ale muszę przyznać, że, że, że klimat klimat medium jest fantastyczny, te lokacje są świetne, no i kadcenki też są super wykonane. Moim zdaniem. Kaccenki są naprawdę. Jest tam kilka takich dobrych, dobrych pomysłów. Ale zacząłem się bać ostatnio i trochę mniej gram, bo już potworne potworności się tam pojawiły. Więc na tle tego wszystkiego, co sobie tutaj rozmawialiśmy, mm. bardzo ciekawie wyglądają wyniki Microsoftu i Game Passa. Okay. E MS pochwalił się no, naprawdę doskonałymi wynikami finansowymi za poprzedni kwartał. Przychody całej oczywiście firmy wynosiły 43 miliardy dolarów i to jest wzrost o 17%. Zysk netto to jest 15,5 miliarda dolarów i to jest wzrost za 30, o 33, to jest za ostatni kwartał, podkreślam, mhm. za ostatni kwartał mogliby normalnie dwie Bethesdy sobie kupić. Tak, tak, tak. Głównymi oczywiście produktami, które przynoszą zyski to jest Office i Windows, no i rozwiązania serwerowe oczywiście. Mhm. Dział komputerów osobistych wygenerował 15,1 miliarda, to jest głównie Windows podkreślam, ale Treści i usługi Xbox, podkreślam, treści i usługi Windows wzrosły o 40%. Xbox, Xbox, tak. A sprzęt, mhm. czyli konsole Xboxy, o 86%. No ale oczywiście to ma związek z premierą nowych konsol. Abonament Game Passa posiada już 18 milionów graczy, jeszcze niedawno. Chwalili się, że mają 10 milionów, pół roku temu, no może trochę mhm. dawniej, że mają 10 milionów, i to już było wow dla nas. 18 milionów graczy, oczywiście. Wszyscy jesteśmy świadomi ten, tego, że ten wynik podbija Multikonta, darmowe okresy próbne, ale to nie jest, znaczy przy 18 milionach ten procent, nawet jakby wyniesie 10% procent kombinujących, to i tak mhm. niezwykle imponujący wynik. W szczególności, że eksperci rynkowi mówią o tym, że pod koniec roku może być już nawet 30 milionów. Tak jest. To jest, to jest. to jest oczywiście długa historia. My się skupimy przede wszystkim na tych, na tych kwestiach związanych z, z grami, ale też yy, kiedy się popatrzy na te usługi, które oferuje Microsoft, przede wszystkim usługi serwerowe, no to trudno się dziwić, że one dzisiaj zarabiają lepiej, no bo wszystko się praktycznie przeniosło do internetu, wszystko się dzieje w internecie i nie wygląda na to, żeby w najbliższych latach miało się to zmienić. Jeżeli już, to, to będzie jeszcze większy nacisk na, na funkcjonowanie w internecie. No a Microsoft oferuje, zdaje się, najlepsze w ogóle usługi serwerowe. I ciągle nad tym pracują, ciągle ulepszają i tu. No są w tej na... wielkiej trójce, powiedzmy, obok Amazona i Google'a. Jak najbardziej, no więc, więc, więc to, się, to się rozumie samo przez się. Natomiast w kwestii, w kwestii gier i w kwestii, kwestii tych abonamentów, to jest też coś takiego, co. co... Nie jest chyba dla nikogo niespodzianką, że usługi subskrypcyjne, że te usługi, przy których płacimy abonament, stają się coraz bardziej popularne. Ja pamiętam takie historie jeszcze z czasów, kiedy, kiedy telefony dopiero komórkowe wchodziły do, do, do Polski, że, że bardzo dużo się płaciło za ten telefon, i właściwie abonament był tylko częścią tego, tego całego wydatku. Natomiast dzisiaj już bardzo często jest tak, że, że dostaje się telefon za darmo i się korzysta z abonamentu i się płaci za to i to jest korzystne dla, dla wszystkich, którzy są zgromadzeni wokół tego. I jakby no jak zmiany... telefon. Elefante o táxi. No, oczywiście, oczywiście to, to jest taka oferta, która ma swoje wady, ale wiemy, że coraz więcej usług staje się abonamentowych, ponieważ to się opłaca wszystkim. Dla użytkowników to jest do, 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 do przyjęcia, ponieważ nie czują takich wydatków bardzo, bardzo bezpośrednio, a dla firm to jest korzystne, ponieważ mają zagwarantowany przychód, łatwy do przewidzenia i łatwy do określenia. No i, i można w związku z tym także, także inwestować w, w kolejne rzeczy, więc mu, musiało to się prędzej czy później wydarzyć. Znaczy usługi subskrypcyjne w ramach gier. Gdzieś tam pewną wskazówką po drodze był także Netflix, który udowodnił, że także na, na jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o seriale, to także abonamentowo fantastycznie można, można zarabiać i można funkcjonować. Więc w grach to się musiało wydarzyć. No i Microsoft zdaje się, jest pierwszym jest, jest takim liderem tego rynku abonamentowych gier. No i, 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 Ale poczekaj, i potwierdza poczekaj. się po raz kolejny zainteresowanie Oni ludzi. dalej tego, na tym kokosów jeszcze nie zbijają? Tak, to prawda, to prawda. Więc jeszcze tam jest, ale mm, patrząc na to, y, jak stabilny jest ten model zarabiania, jaki mhm. ma naprawdę no jest dynamika wzrostu, jest niesamowita. Plus to, że kupili BTSD, że mają no teraz mhm. mają jakieś no, razem z BTSD, chociaż to jeszcze ten proces trwa, no mają około 20 pełnowartościowych studiów. Mhm. To jeżeli my sobie przyjmiemy, że proces produkcji dwa, trwa 2-3 lata i że Microsoft zastosuje pewnego rodzaju synchronizację premier między studiami, to co dwa miesiące może wpaść średnia albo duża produkcja do Game Passa. Ekskluzywna, pewnie Xbox plus PC, oczywiście no ta ekskluzywność mm. jest taka dość, tak się nazywa ekskluzywność konsolowa. Ale to, że ty kupujesz abonament gdzie masz gwarancję, że co drugi miesiąc wpada ci naprawdę duża gra, a co miesiąc jakieś mniejsze, to jest duża wartość. Teraz pojawiły się plotki, że Microsoft chce kupić kolejne studia, nawet skali Bethesdy. Nie wiem, co to miałoby być, ale myślę, że jest kilku mocnych kandydatów. To może być tak, plus tak jak z Medium, to mhm. wykupił sobie po prostu tą ekskluzywność, to może być tak, że za trzy lata... Będziemy mieli w Game Passie premierę co miesiąc sporej gry, no nie chcę mówić, że Triple A, ale no, no takiej gry robionej na przez... Na którą czekamy. Tam. Tak, takiej, chyba, że to będzie Halo Infinite, no to będzie trochę gorzej, jest... ale słuchaj, mhm. masz usługę, gdzie masz co miesiąc bardzo, masz sporą premierę, naprawdę. Mhm. Nie, nie ma, ten model na razie nie ma konkurencji. Nie ma, nie ma to prawda, i też nie, nie bardzo widzę, gdzie ta konkurencja miałaby się pojawić. Wiesz, no, Steam, gdyby się zaangażował, może Epic, gdyby, gdyby, gdyby uznał, że to jest ciekawy model, ale to na pewno nie jest proste. Ja, ja się dziwię. Ja w ogóle o, o tym też nie będziemy jakoś strasznie rozmawiać, ale wydaje mi się, że Steam trochę przesypia. To znaczy, oni mają taką wygodną sytuację i że ten model biznesowy, który sobie przyjęli, fantastycznie dla nich działa nadal, że nie próbują czegoś zmieniać, nie próbują jakoś to jakby nadgonić tych, tych czasów, ale to może ich w pewnym momencie kopnąć w tyłek, ale to zobaczymy. Czas pokaże, to nie ma się za bardzo, co, co, tym, co tym zajmować. Natomiast a propos tych premier comiesięcznych, ja, ja też jestem jak, jak najbardziej jakby kibicuję, uważam, że to jest fajna usługa, dobrze by było, gdyby się stało, gdyby się Twoje przepowiednie spełniły, natomiast to jest zawsze taki problem, jeżeli chodzi o produkcję tych gier, bo na dobre i na złe oczekiwania graczy bardzo, bardzo rosną. I nie zawsze, ta, nie zawsze deweloperzy są w stanie nadążyć za tym, czego gracze oczekują. I, i to nie, nie, nie jest prosta sprawa, tak, tak, nawet jak się ma dużo studiów, to ciężko jakby idealnie to zsynchronizować, żeby dawać te tytuły takie wartościowe cały, cały czas, ale może się to wydarzyć. Niewątpliwie studia, które są zgromadzone wokół Microsoftu mają dużą swobodę finansową. To może wpłynąć pozytywnie na wiele rzeczy, bo po pierwsze, jeżeli kasa Cię nie ciśnie, to też czas tak Cię strasznie nie ciśnie. Mogą problemy z crunchem do, do pewnego stopnia być zlikwidowane. To oczywiście jest, to, to mogą być mrzonki no, to taka... i pewna naiwność, ale... Ja ale myślę, przy... że czas tam będzie w pewnym momencie tam będzie rygor czasowy dosyć konkretny. Wiesz co, wydaje mi się, że, że zważywszy na to, jak dużo Microsoft może zaoferować w tym w Game Passie to myślę, że bardziej będzie im zależało jednak na jakości, niż to na wrzuceniu tak produktu, wydaje, tak, który, tak. który jest niedokończony. Więc tam, tam jakby dostrzegam dosyć pozytywny wpływ tego modelu na, 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 na branżę. Może się mylę, może się tam... Oczywiście, bo Microsoft dzisiaj jest taki dosyć pozytywny i ma, ma dobry PR i jeżeli chodzi o, o gry, to jest pozytywnie oceniany. To się może za 3-4 lata zmienić. Może się zmienić prezes, może się zmienić człowiek, który tym zarządza, może się zmienić wizja tego, w Sposób zarabiamy, więc to wszystko jest bardzo niestałe, ale ten kierunek, który jest obecnie, wydaje mi się dosyć atrakcyjny. Gdyby on się utrzymał, to z korzyścią dla wszystkich. Jeżeli popatrzymy na to, że podobny model mają, znaczy podobny, po prostu subskrypcyjny model, na przykład w Office, czyli Office 365, mm. czy w usługach serwerowych, czyli Azure, no to raczej to jest ich droga i, i, i to jest ich główny Game Pass, to jest ich główny produkt. Um, growy, nie Xbox, nie, tak, tak, nie tak, sklep, tak, tak. tylko. Tośmy wiele razy pas Game Pass, o tym tak. mówili już przed, przed rokiem. Więc że jak tak to będzie. jest priorytet, to na pewno priorytetem też będą studia, które do, do tego Game Passa będą robić. Na razie to sobie poczekamy na to wszystko, oczywiście, no bo, no tak jak mówię, no, po prezentacji nowego Halo, no to. No była to kaszanka. Ja powiem szczerze, jak zobaczyłem ten zwiastun, tak powiedziałem, a dobra, no jakaś tam gra nie, nie czułem, a, a z internet jakby wylał się wylał ja. się strasznie. Ale to może dlatego, że Halo, po prostu, Halo, mnie nie interesuje w ogóle. No to. A jak w zasadzie wygląda obecnie sytuacja z Halo? Bo to też jest taki moment, że przestałem się na kompletnie. premiera, niby ma być. No to zobaczymy, czy tam, tam strasznie duże zamieszania przy produkcji tej gry. Taki, taki, taki problematyczny, to jest, za, za każdym razem, i to są sytuacje, które się pojawiają teraz do, dosyć często, że gdzieś tam w procesie produkcji bardzo ważne osoby odchodzą z, z, ze studia i się mówi, i za każdym razem jakby takie, takie komunikaty, zwłaszcza na Twitterze się pojawiają, że spokojnie, że wszystko jest pod kontrolą, że to, żeśmy już dawno się szykowali do tego odejścia, rozstajemy się oczywiście z, z dobrymi wspomnieniami i wszystko będzie dobrze, a potem, potem wychodzi taki antem nie? I, i i, i, I gracze się dziwią, chociaż może nie do końca się dziwią. Więc za każdym razem, kiedy słyszę, tak w Halo się działo, że ludzie odchodzą ze studia, z ważnych stanowisk, no to nie wróży to dobrze. Nie, nie ma szans to wróżyć dobrze. Ale to, może do ale jesieni to wyrobią. to też, że gra, która była robiona, z, zaczęto ją robić jeszcze przed chyba tą rewolucją mm. game passową i, no i to nie jest taki produkt, który roz, rozpoczyna nową, nową erę. Nie? No jeszcze, tego, jeszcze tego produktu nie mamy tak naprawdę play tak, o... dwójka to chyba taki. To będzie pierwsza gra, która. Tak, tak. No, mam, mam nadzieję, zobaczymy. No, z, z tyłu cały czas, znaczy z tyłu, no już przeskoczyło oczywiście Microsoft Nintendo. Dosyć, dosyć zdrowo, bo Switch przebił barierę 70 milionów sprzedanych sztuk. Na horyzoncie mhm. mamy nowe gry z Mario i, i z Zeldą, e, więc na pewno ten rok będzie należał do Nintendo. Mm -hmm. mówiliśmy o tym i się sprawdziło. Tak, 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 Znaczy jeszcze się nie sprawdziło, no ale to już widać po dostępności konsol, że, że się sprawdzi. No jest ja coraz intensywniej, myślę. Trochę żałuję, że nie kupiłem wtedy tam Za 650 zł, ale, ale obiecałeś, no, że mi wyślesz. Tak, tak. Bez, bez żadnego problemu. Znaczy, wyślę to może pożyczeć. Może wiesz, może nie będzie sytuacja taka krytyczna, jakoś się odwiedzimy gdzieś po drodze, to wtedy. No to poczekamy. Tak. Ale, ale jeżeli chodzi o Nintendo, no to wiesz, na podstawie tego, co żeśmy rozmawiali z Jankiem, to też można takie. też żeśmy tam trochę takich teorii wysnuwali, że, że kolejna generacja Nintendo, czy ten Switch 2, czy Switch Pro, może być czymś niezwykłym, ze względu na ten rozwój DLSS, o którym też żeśmy dużo gadali. To może być bardzo. Bardzo, bardzo ciekawy scenariusz to że, to, że Nintendo jednak poczekało z premierą nowej generacji, że oni gdzieś tak nie, nie idą ramię w ramię z Xboxem i, z, i z Sony, tylko, tylko czekają dwa lata ze swoją, ze swoją kolejną premierą. No i więc... sobie wiesz, pamiętaj też, że Switch miał premierę no, jednak tak w połowie generacji, więc... Um, też pewnie jeszcze. No właśnie, no, o, tym, o tym mówię. No, Ale ja myślę, że zam, zamykamy temat. Tak, tak, jasne. I takżeśmy się strasznie rozgadali. Bo strasznie to... się rozgadaliśmy. Przypominamy, że e, partnerem dzisiejszego odcinka był Air Health i tak, e, m, mamy dla Was kod rabatowy jeszcze, rogi Borys. I tam macie minus 20% plus darmową dostawę. Myślałem, że weź darmową pizzę. To też byłby dobry patent do, ale to nieważne. Pozdrawiamy państwa to nie bardzo. Do, to nie do tej, to, części nie do takiej. tej rośliny. Czy <noise> nie to Pozdrawiamy się. państwa bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć, pa. pa. pa.